Na stadionie miejskim w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się krajowe zawody sportowo-pożarnicze ochotniczych straży pożarnych. Gminę Kościelec reprezentowały dwie drużyny z OSP Dobrów. Druhny z żeńskiej drużyny pożarniczej i męska drużyna pożarnicza. W rywalizacji wzięło udział 38 drużyn męskich i żeńskich. Zawody otworzył prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh Waldemar Pawlak. Gotowe do rozpoczęcia krajowych zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych. Czołem, druhny i druhowie! Strażacy rywalizowali w trzech konkurencjach: ćwiczeniach bojowych, sztafecie pożarniczej i mustrze. Zobaczmy, jak wyglądały starty naszych drużyn. Mogą usłyszeć komendę sędziego startowego i sygnał startowy. Przypominam, na torze ćwiczenia bojowego dwie kolejne drużyny: OSP Bola Przybysławska i OSP Dobór. Bola Przybysławska na torze numer 1. Ukończenie zadania, jak widać, zadowolony chyba ze swojego wyniku i ze swojego startu. Tor numer 2 również zadanie wykonane i ukończenie, i ukończone. Bola Przebysławska i Dobrów, to dwie drużyny, które wystartowały na torze sztafety bojowej. 7x50 metrów do pokonania przez obie drużyny. Każdy odcinek to przygotowane zadanie. Właśnie, płotek, który należy pokonać, przeskakując nad nim. Również, na który należy przeskoczyć. Planą stuczek, pomiędzy którymi należy przebiec, nie przewracając żadnej z nich, nie przytrzymując jej rękami. A także przebiegnięcie porównoważnie 6-metrowej. W przypadku mężczyzn przeskoczenie przez ściankę, ścianę. W przypadku kobiet jest to kolejny płotek, który należy przeskoczyć. To wszystko jeszcze należy wykonywać, mając na uwadze, że pałeczką do przekazywania kolejnemu zawodnikowi jest prądownica. Dowódca OSP Janiszew, dowódca OSP Janiszew, proszę o zgłoszenie się do sekretariatu. Dowódca OSP Janiszew, proszę o zgłoszenie do sekretariatu. My przenosimy się powolutku na to sztafety, gdzie zobaczymy drużyny męską OSP Raszowa, województwa opolskiego i OSP Reczyce, drużyny kobietą z województwa pruskiego. Oddajemy głos sędziemu startowemu. Sędziowie sztafety, sprawdzą gotowość. Brawo. Patrz to! Spocznij! W tył! Rozejrz się! W lewo! W tył! W prostu! Drużyny w szeregu zbiórku! Dwójki w prawo, w prawo. Patrz! Równaj w prawo! Spocznij! Kolejna! Odlicz! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Prawo! Spocznij! Tył! Spocznij! A prawo! Lewo! Spocznij! Tył! Spocznij! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
W przypadku tych zawodów nie ma możliwości na pomyłkę, ponieważ zawodnik startować na torze numer 2, drużyna OSP Trzebic. Przypominam, wystartuje starcie ostatnim o godzinie 13.40. OSP dobrze wykonała zadanie. Uwaga, uwaga, naruszenie organizacyjne. Opiekun OSP Łążyn. Opiekun OSP Łążyn, proszony do sekretariatu. OSP Łążyn to drużyna kobieta z województwa kujawsko-pomorskiego. Opiekun OSP Łążyn, proszony do sekretariatu. OSP Dobro, drużyna, która startuje na torze sztafety. Drużyna startuje jako jedna na torze obok. Nie ma drużyny, która startuje. Drużyna Trzebić, OSP Trzebić, drużyna kobiet, została przesunięta ze startem do na start ostatni. Wykonywane zadania na torze ćwiczenia bojowego i sztafety odbywają się konkurencje na torze muszty, potem tor krótki za niebieskimi i obok niebieskich namiotów. I na mecie z czasem 58-83 drużyna OSP Lubstynek, a z czasem minuta 9:10 drużyna OSP Lubnów z województwa dolnośląskiego. Sędziowie, ocena. Drużyna w szeregu z biurka. Dziękuję. Baczność. Spocznij. Równaj w prawo. W lewo. Brawo, zwrot, w tył, zwrot, w tył, zwrot. Zakończyliśmy starty na sztafecie. Kolejne drużyny OSP Kalinowa przygotowują się do startu na sztafecie. Wystartują drużyna kobieta z województwa wielkopolskiego, która wystartuje, mając obok siebie na torze OSP Brudzów, drużynę męską z województwa świętokrzyskiego. A na torze do ćwiczenia bojowego właśnie przygotowują się drużyny OSP Nagorzewka, drużyna męska z województwa mazowieckiego, a z województwa... Ostatecznie w klasyfikacji generalnej żeńska drużyna pożarnicza zajęła 5. miejsce, a druhowie uplasowali się na 12. pozycji. Na zawodach obecni byli i dopingowali drużynom wójt gminy Dariusz Ostrowski, sekretarz gminy Krzysztof Nawrocki wraz z komendantem, prezesem i członkiem zarządu gminnego OSP RP w Kościelcu, druhami Markiem Straszewskim, Józefem Pacholskim i Tomaszem Pawlakiem. A do boju swoje drużyny zagrzewała spora grupa kibiców z Dobrowa. Sekretariat numer 1, czyli to